Dzień dobry. Zapraszam na kolejne ostatnie spotkanie wokół książki Alberta Camus Dżuma. Chcemy podczas tego spotkania odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, które w całej książce stawia Albert Camus. Jaka jest natura człowieka? Do czego człowiek dąży? Jaka jest prawda o człowieku? I ta odpowiedź jest i prosta, i złożona. Człowiek pragnie jedności, a szczególnie w czasie dżumy, ta jedność go boli, ten brak jedności go boli. Dlatego człowiek, patrząc na innego człowieka, w nim widzi tę jedność i dlatego tęskni za nim. I taką odpowiedź odnajdujemy również w książce Tadeusza Gadacza, Historia filozofii XX wieku, nurty 2. Właśnie dlatego, że człowiek dąży do jedności, odczuwa nostalgię za życiem innego. Ono bowiem postrzegane od zewnątrz stanowi całość, podczas gdy nasze własne przeciwnie, postrzegane zawsze od wewnątrz, wydaje się rozbite. Nasze życie wydaje się nam rozbite i każdy z nas ma takie doświadczenie wewnętrznych sprzeczności, walki wewnętrznej, tego, że nie potrafi sobie poradzić ze sobą, czuje się rozbity, ciągle nie jest sobą, ciągle chce być sobą. Dżuma stawia to pytanie szczególnie ostro. Dżuma daje odpowiedzi. Jakie to są odpowiedzi? Gdy dżuma minęła, autor cytuje: wiedzieli teraz, że jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest czułość ludzka. Natomiast ci wszyscy, którzy ponad człowiekiem zwrócili się do czegoś, czego sobie nawet nie wyobrażali, ci nie znaleźli odpowiedzi. A więc pragnienie bliskości. Pragnienie bliskości jest jakby pochodną dążenia do własnej jedności, będąc blisko kogoś, kto jest jednością, bo zwykle ten drugi wydaje się nam być jednością, sami ją w jakiś sposób odzyskujemy, a więc ta czułość ludzka. Dlaczego nie znaleźli odpowiedzi ci, którzy szukali czegoś poza drugim człowiekiem? Dlaczego nie znaleźli? Dlatego nie znaleźli, gdyż, i kolejny wspaniały cytat, przypisując zbyt wielkie znaczenie pięknym czynom, składa się pośrednio hołd złu. Pozwala się bowiem wówczas przypuszczać, że piękne czyny mają tak wysoką cenę dlatego, że są rzadkie, gdy niegodziwość i obojętność bywają znacznie częściej motorami ludzkich działań. Autor tak nie uważa. A jak patrzą na to ci, którzy wybrali drogę bohaterstwa? Tę drogę bohaterstwa wybrał Jean Tharoux. Chciał być świętym ateistą. Tę drogę bohaterstwa wybrał jezuita Pan Lu. On szukał swojej świętości w Bogu i w Bogu szukał odpowiedzi, a więc obaj szukali odpowiedzi w tym, co ich przekraczało. Nie znaleźli ich. Zginęli śmiercią bohaterską, pomagając innym, ale odpowiedzi nie znaleźli. Dlaczego tej odpowiedzi nie znaleźli? I jaki był ich... Bo ich spojrzenie na drugiego człowieka było nie tym spojrzeniem, które pozwala odczuwać z nim bliskość. Jaka jest odpowiedź Jean Tharoux na temat tego, kim jest człowiek? Jean Tharoux uważa, że człowiek jest zdolny do wszystkiego. Doktor Rie, bohater, z którym utożsamy się Albert Camus, odpowiada, ależ nie potrafi ani cierpieć, ani być długo szczęśliwym. Nie jest więc zdolny do niczego, co się liczy, a więc ma się liczyć cierpienie i zdolność do bycia szczęśliwym.
Jean Tarot nie jest zdolny do bycia szczęśliwym, jest zdolny do cierpienia. Podobnie Pan Lu. Jego odpowiedź jest również odpowiedzią, która pomija człowieka, ucieka od człowieka, on ciągle wraca do Boga, szuka odpowiedzi poza człowiekiem. Jaka jest odpowiedź właściwa, jaka jest odpowiedź Ramberta? Rambert odpowiada, a więc ten, który wygrał, ten, który zachował bliskość, ten, który wybrał bliskość do drugiego człowieka, odpowiada, że człowiek jest ideą, ideą mizerną od chwili, kiedy odwraca się od miłości. W tym rzecz, że nie jesteśmy już zdolni do miłości. Poddajmy się, doktorze, czekajmy, aż się staniemy zdolni do miłości, a jeśli to naprawdę niemożliwe, czekajmy rozwiązania ogólnego, nie bawiąc się w bohaterów. Ja poprzestaję na tym. A więc zabawa w bohaterów to jest ucieczka od bycia człowiekiem. Zabawa w bohaterów, a więc nawet poświęcanie życia może być formą zabawy według Raymonda Ramberta. Kim jest Raymond Rambert? Jest dziennikarzem, który został zamknięty w Orleanie, kiedy wybuchła dżuma, a więc jest kimś, czyja wolność jest ograniczona. Rambert czuje się obcym, bo nie jest w swoim mieście, przyjechał tu z zewnątrz. A dodatkowo cierpi z powodu rozstania ze swoją ukochaną. Nie może do niej pojechać, nikogo z miasta się nie wypuszcza. On odnajdzie, to właśnie on odnajdzie szczęście w czułości, w bliskości ludzkiej. Natomiast oprócz tego, ta droga do szczęścia, do realizacji miłości, kiedy bramy już się otworzą, będzie drogą poprzez wolność. On tak naprawdę mógł uciec z miasta. Zyskał już taką możliwość, ale sam z niej zrezygnował, a więc to zamknięcie, które było przymusowym zamknięciem, stało się zamknięciem dobrowolnym. Poprzez współudział w walce z dżumą razem z innymi w służbach sanitarnych przestał być obcym, a więc stał się swoim. Pokonał te wszystkie trzy ograniczenia, a na końcu spotkał się ze swoją kochaną, ale wszystkie te ograniczenia, wszystkie, cała ta walka o wolność toczyła się wokół człowieka, wokół innych ludzi, wokół pomagania im, wokół rezygnacji z własnego cierpienia na rzecz pomocy dla innych. Jakie jest tak naprawdę nasze życie? Czym ono jest? Czym jest życie człowieka? Znów wracamy do profesora Gadacza. Ludzie zawsze się wymykają i my wymykamy się także. Nie ma stałych konturów. Z tego punktu widzenia życie jest bez stylu. Jest ono jedynie ruchem, który ściga swój kształt, nie znajdując go nigdy. To jest cytat z Człowieka zbuntowanego. A więc życie jest ruchem, jest bez stylu. Człowiek nie ma konturów, wymyka się. I w jaki sposób człowiek wciąż wymyka się? Określeniu, jakiemuś ostatecznemu określeniu, jakiemuś jednej definicji. Prześledźmy kilka postaci tych prawdziwych bohaterów książki Alberta Camus. Bo prawdziwymi bohaterami nie są herosi, nie jest Jean Tarou, nie jest Pan Lu. Prawdziwymi bohaterami jest na przykład Joseph Grant, zwykły urzędnik, człowiek, który otrzymał obietnicę, że jeżeli zostanie zatrudniony w urzędzie miasta, to za chwilę awansuje, będzie mógł spokojnie żyć z wynagrodzenia, z pensji, mając swoją pasję. Pasję, pisze powieść. Niestety nie dotrzymano tej obietnicy. I Joseph Grant jest człowiekiem, który żyje w biedzie. Człowiekiem, który ograniczył swoje potrzeby, który ciężko pracuje.
Jedyną przyjemność, jaką zachował, to pisanie wieczorami powieści. Historia jego życia jest historią bohaterów codzienności, których widzimy dookoła. Przeczytajmy, bo w tym na pewno wielu z nas może się zobaczyć. Jak ze wszystkim, człowiek żeni się, kocha jeszcze trochę, pracuje. Pracuje tyle, że zapomina kochać. Jean też musiała pracować, skoro szef jego biura nie dotrzymał obietnic. Tu trzeba by nieco wyobraźni, by zrozumieć, co Grant chciał powiedzieć. Na skutek zmęczenia opuszczał się, milkł coraz bardziej i nie podtrzymywał swej żony w mniemaniu, że ją kocha. Zapracowany mężczyzna, bieda, przyszłość zamykająca się wolno, milczenie wieczorem przy stole. W takim świecie nie ma miejsca dla namiętności. Jean na końcu odejdzie, a Joseph Grant w czasie dżumy poświęci kilka godzin po swojej pracy w urzędzie na to, aby prowadzić rejestry zmarłych. Będzie to robił starannie, pieczołowicie, tak jak potrafi świetny urzędnik. Joseph Grant to historia człowieka, który nie umie znaleźć słów, bo jeżeli nasze życie wymyka się konturom, jeżeli nasze życie wymyka się jakiejś definicji, to żadne ze słów nie pasuje. I taką metaforycznym obrazem tej prawdy o człowieku jest jego pisanie powieści. Tak naprawdę zatrzymuje się na pierwszym zdaniu o Amazonce, na koniu, w lasku bulońskim. I to zdanie wciąż zmienia, wciąż przekształca. Taka metaforyczna historia losu człowieka. Historia bohaterów dżumy to historia dziwaków również. Stary astmatyk, który był kramarzem i w wieku 50 lat stwierdził, że już dosyć się napracował. Położył się i więcej nie wstał. Nie znosił zegarków, bo zegarki przypominały mu, że czas mija. Ale zamierzał żyć długo i żył długo. Jak więc mierzyć czas? Miał ze sobą dwa garnki. Kiedy budził się z tego pełnego, przekładał ziarna grochu, ziarnko po ziarnku, rytmicznie, regularnym ruchem do drugiego garnka. I wtedy wiedział, kiedy jest pora posiłku, bo tylko ta pora go interesowała. Dziwak, człowiek, który skupił się na ruchu przekładania ziaren. Ten ruch przekładania ziaren, odmierzania czasu stał się jego sensem, sensem jego życia. On się w tym sensie zamknął, nie wychodził, ograniczył swoje życie do tego sensu po to, żeby uzyskać jakiś stały sens. Tylko czynności absurdalne dają pewność tego, że jesteśmy dla ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z płynnością naszego losu. Innym bohaterem, dziwakiem jest dziadek plujący na koty. Już o nim mówiliśmy. Camus opisuje go jako małego staruszka, który wabi najpierw koty kawałkami papieru, który wyrzuca, a potem na nie pluje, gdy trafi, cieszy się. Rytuał powtarzalny. Rytuał, który daje mu radość, gdy kotów zabraknie. Dziadek jest staruszek i jest smutny, niepokoi się. Pluje w próżnię, bo tam na dole nie ma kotów. Pokazuje to pewną absurdalność życia, które prowadzi i przywiązanie do takich drobnych czynności, które w jakimś sensie zastępują prawdziwe życie. Innym cichym bohaterem jest sędzia Oton. Przedstawiany jako tyran rodzinny, który, jak to gdzieś jest napisane, w karności utrzymuje swoje dzieci. Natomiast jego ludzkie oblicze pojawia się dopiero wtedy, kiedy jego syn, to właśnie to dziecko, na które patrzą Jean Tharoux, na które patrzy dr Rie i pan Lu, to właśnie dziecko, ten mały chłopiec, gdy umrze, wtedy Oton, sędzia śledczy, zmienia się. Decyduje się pomagać w służbach kwarantanny.
zatrudnia się tam, bo uważa, że w ten sposób będzie bliżej do swojego zmarłego syna, a więc budzi się w nim człowieczeństwo. Bohaterem są również ludzie, którzy ryzykują swoje życie. Jest strach silniejszy niż strach śmierci, to jest strach głodu, a jeszcze silniejszy jest strach głodu rodziny, strach głodu bliskich, tego, że będą cierpieć. Dlatego służby sanitarne mają mnóstwo ochotników, tym bardziej, że Urząd Miasta płaci dobrze tym wszystkim, którzy służą. Umierają tam masowo. Przypominam, że dżuma, zgodnie z tym, jak przedstawia ją Albert Camus, to 75% śmierci tych zakażonych, więc umierają, następni czekają w kolejce, bo jest coś straszniejszego od dżumy, więc głód, bezrobocie, nędza, szczególnie nędza bliskich. Cóż wobec tego, wobec tej sytuacji, wobec tego losu człowieka, człowiek powinien zrobić? I człowiek w tej sytuacji płynności, w tej sytuacji niepewności, w tej sytuacji, kiedy tylko ruch ma jakieś znaczenie, powinien odnaleźć jakiś stały punkt. I tym stałym punktem dla doktora Rie jest praca. Doktor otworzył okno i hałas miasta wtargnął tu nagle. Z sąsiedniego warsztatu dochodził krótki, powtarzający się świst mechanicznej piły. Rie otrząsnął się. Oto pewność codziennej pracy. Reszta wisi na włosku. Zależy od nieznacznych ruchów. Nie można zatrzymywać się nad tym. Najważniejsze to dobrze wykonywać swój zawód. A więc dobre wykonywanie swojego zawodu jest tą receptą na płynność, na zmienność człowieka. Tą receptą jest przede wszystkim uczciwość. Uczciwość, która polega na tym, że cytuję dr Rie: muszę jednak panu powiedzieć, w tym wszystkim nie chodzi o bohaterstwo. Chodzi o uczciwość. Ta myśl może się wydać śmieszna, ale jedyny sposób walki z dżumą to uczciwość. Cóż to jest uczciwość? Powiedział Rambert, poważniejąc nagle. Nie wiem, czym uczciwość jest w ogóle, ale w moim przypadku polega na wykonywaniu zawodu. Lekarze, którzy uczciwie wykonują swój zawód, ryzykując życie, pielęgniarki. Chwała im za to, że robią to uczciwie i nie chodzi tu o bohaterstwo. W ten sposób ocalają prawdę o człowieku, o sensowności jego życia. Ta prawda mówi o tym, że nie można innym pomóc. I wobec tego, że nie można innym pomóc, trzeba po prostu być lekarzem. Cytuję. Wbrew terrorowi i jego niestrudzonej broni, mimo rozdarcia osobistego, wszyscy ludzie, którzy nie mogąc być świętymi, a nie chcąc zgodzić się na zarazę, starają się jednak być lekarzami. I tymi lekarzami można być na różny sposób. To wypadałoby opowiedzieć historię Bernarda Rie, tego, który uczciwie wykonuje swój zawód, rozdzielony z żoną, wysyła ją przed wybuchem dżumy. Żona jest chora, będzie umierać bez niego. On będzie z tego powodu cierpiał, będzie to dodatkowe cierpienie wobec tych cierpień, które musi oglądać codziennie. Walczy o życie z innymi, przegrywa, więc poczucie porażki, klęski, patrzy na śmierć dzieci. Patrzy na śmierć swojego przyjaciela Taru, tego, z kim się zaprzyjaźnił. I być może już z nikim nie nawiąże tak głębokiej przyjaźni jak z Taru, więc jest to być może śmierć ostatniego z przyjaciół w jego życiu. Ale przy tym wszystkim Bernard Rie, doktor Bernard Rie, dokumentuje to, co się dzieje dookoła. Jest alter ego Alberta Camus, jest narratorem. Pokazuje w ten sposób swoją
swoje zainteresowanie ludźmi. On się ludźmi ciekawi. Interesuje się nimi, opisuje ich, patrzy na nich oczami człowieka, który lubi ludzi. Ludzie zwykle interesują się sobą. On interesuje się innymi. Ma też swoje małe zwycięstwa. Udaje mu się ocalić Granta. Podtrzymuje go w tym matka. Czy wobec tego nie ma złych ludzi? Czy nie ma złych ludzi, czy nie ma zła? Czy Dżuma pokazuje, że nie ma zła, że są tylko ludzie uczciwi lub nieuczciwi? Nie, Albert Camus wypowiada się na temat zła, na temat jego natury. Cytuję: Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy. Dobra zaś wola może wyrządzić tyle szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy niż źli i w gruncie rzeczy nie o to chodzi. Ale nie wiedzą w mniejszym lub większym stopniu. Jeśli zaś mowa o tym, co nazywa się cnotą lub występkiem, najbardziej rozpaczliwym występkiem jest niewiedza, która mniema, że wie wszystko i czuje się wówczas upoważniona do zabijania. Dusza mordercy jest ślepa i nie ma prawdziwej dobroci ani miłości bez największej jasności widzenia. A więc, czy możemy powiedzieć, że nie ma zła? Czy możemy powiedzieć, że jest tylko niewiedza? Albert Camus nie twierdzi, że w ogóle tego nie ma, że nie ma zła czystego, zła demonicznego, kiedy człowiek wie, posiada wszelką możliwą wiedzę, a mimo to czyni zło, bo mówi, zło na świecie płynie niemal zawsze, a więc w większości jesteśmy tymi, którzy nie wiedzą, czynią zło z niewiedzy. Być może jest ktoś, kto jest zły demonicznie, a więc jak demon, a więc nie jak człowiek. Ludzie zwykle czynią zło z niewiedzy i ta prawda, ta głęboka prawda, w którą wierzy Albert Camus, którą się czuje na kartach tej książki, jest mi bardzo bliska. Ale równocześnie pojawiają się pytania, co więc robić, gdzie są granice tej wiedzy. Doktor Rie mówi, że nie należy poświęcać życia na zdobywanie wiedzy po to, aby nie czynić zła, bo nie można jednocześnie, wspaniały cytat, nie można jednocześnie leczyć i wiedzieć. Nie można jednocześnie leczyć i wiedzieć. Spójrzmy na postać Cotarda, który jest takim czarnym bohaterem tej powieści. Historia jego obecności na kartach tej książki zaczyna się od samobójstwa i tak naprawdę kończy samobójstwem. Pierwsze samobójstwo, bo próba powieszenia się. Ze strachu. Cotard boi się. Tymi dwoma uczuciami, które owładnęły Cotardem, są strach i brak bliskości, brak poczucia, że zasługuje na szacunek. Cotard boi się czynów, które dokonał w przeszłości, boi się więzienia. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy do tego więzienia trafi, bo ma dopiero zostać przesłuchany i być może trafi do więzienia, ale nawet nie wiemy za co. Być może Cotard tak się boi, że nie chce tego nawet nazwać. Być może ten strach jest tak ogromny, że sprawia, że nie potrafi stawić temu strachowi czoła. Równocześnie tym, co o nim mówi Grant, tym co mówi Grant, ten, który się nim potem opiekuje po tym samobójstwie, jest to, że jest to człowiek, który ma sobie coś do zarzucenia, więc człowiek, który wini siebie, człowiek, który się ze sobą nie zgadza. Więc dwie tendencje, dwa pragnienia, bliskości z innymi ludźmi, pragnienie wolności, bo nie chce pójść do więzienia, a równocześnie chce uznania innych. Niestety, Cotard
otrzymuje dzięki dżumie wiele szans na to. Może zatrudnić się w służbach sanitarnych. Niestety woli przekupywać swoją przyjaźnią, pieniędzmi innych dookoła ludzi, tym, że jest miły, po to, aby zaświadczyli. Może strach tak bardzo go sparaliżował, że nie rozumie, że ta jego niewiedza jest absolutna. Nie rozumie, że on sam przestałby sobie mieć do zarzucenia, gdyby pomagał innym. On sam mógłby przestać się bać więzienia wtedy, gdy zacząłby bać się śmierci, ryzykując swoje życie dla innych. Niestety jego historia kończy się smutnie. Najpierw raduje się tym, że dżuma pozwala mu zdobywać majątek, zajmuje się kontrabandą, a więc powraca do tego, co robił wcześniej. Działa nielegalnie, gromadzi fortunę i ciągle bojąc się tego, że zostanie pozbawiony wolności, bojąc się tego, że go nie uznają, że nie zaświadczą za niego. I w tej ostatniej scenie, gdy dżuma się zakończyła, Kotar popełnia, ryzykuje ostatnie samobójstwo, strzela do ludzi z okna. Czy zwariował, czy ryzykuje, że również jego zastrzelą, czymże jest więzienie wobec bycia zabitym. Jest aresztowany, poniżony. Gdy patrzymy na Kotarda, to zastanawiamy się, czy czyste sumienie. Kotard nie wierzy w czyste sumienie. Kotard nie wierzy w uczciwość. To jest wspaniały cytat, kiedy on opowiada o tym, na czym według niego polega bliskość. Na próżno powiedziałem mu, że jedyny sposób, by nie być oddzielonym od innych, to czyste sumienie. Nie być oddzielonym od innym. Kotar czuje się oddzielony od innych tym, co zrobił i tym potępieniem, które go czeka, więzieniem, potępieniem, wyrokiem. Spojrzał na mnie złośliwie i rzekł: Kotar Nataru, w takim razie nikt nie jest nigdy z nikim. I potem, może pan być tego pewien, powiadam panu, jedyny sposób, żeby ludzie byli razem, to zesłać im dżumę. I być może jest w tym jakaś prawda, że nieszczęścia sprawiają, że ludzie zbliżają się do siebie. Ale czy jest to prawda absolutna? Czy w tej prawdzie o zbliżaniu się do siebie ludzi w sytuacji próby Kotar nie mógł znaleźć swojej szansy na uznanie, na zwalczenie strachu przed więzieniem? Mógł. I ostatnio z odpowiedzi, co to znaczy być człowiekiem, odpowiedzi, które udziela Albert Camus. A więc to jest odpowiedź, która mówi o tym, co trzeba robić, jaka powinna być postawa człowieka, który nie chce się bawić w bycie bohaterem, który ma swoje dziwactwa, który tak jak kota boi się, nie umie się ze sobą pogodzić, nie umie odnaleźć swojej jedności. Cytuję. Każde jego cierpienie jest zarazem cierpieniem innych. Tak mówi o sobie narrator dr Bernardie. I na świecie, gdzie ból tak często bywa samotny, ma to jakieś znaczenie. Stanowczo musiał mówić w imieniu wszystkich. Chciał być świadkiem. Zgodnie z prawem uczciwego serca stanął śmiało po stronie ofiar. Chciał złączyć się z ludźmi, mieszkańcami tego samego miasta, w tym jedynie, co na pewno było im wspólne, to znaczy w miłości, cierpieniu i wygnaniu, a więc tym, co ma być wspólne ludziom, tym, przez co człowiek staje się człowiekiem, to jest wspólne przeżywanie miłości, cierpienia i wygnania. I tym wnioskiem, tą prawdą kończymy rozważania
wokół szczupłej, ale potężnej w treści książki Alberta Camus Dżuma. Dziękuję.